Koplanianki to podlaski zespół folklorystyczny działający od przeszło 20 lat. Aktualnie w zespole śpiewa 13 pań, którym akompaniuje akordeonista. Zespół z powodzeniem bierze udział w wojewódzkich konkursach i przeglądach, a także uświetnia gminne uroczystości i festyny. Koplanianki mają w swym repertuarze m.in. stare pieśni ludowe i religijne, które bez ich działalności odeszłyby na pewno w niepamięć. Skąd się wzięła nazwa zespołu? No, mieszkamy we wsi Koplany i w związku z tym pomyśleliśmy sobie, że to będzie zespół Koplanianki, czyli od nazwy naszej wsi. A to jest taka pieśń ułożona przez nasze panie i śpiewamy sobie w wolnych chwilach na naszych spotkaniach takich, no, gdzieś tam przy kawie, albo gdzie wyjeżdżamy. Zaczynamy. I możemy zaśpiewać. Oczywiście. Piękna jest nasza kraina, domy bielutkie jak śnieg, a tu w Koplanach dziewczyny radośnie śpiewają pieśń. Hej, Koplany, jakie cudne, gdzie jest taka druga wieś? Tu karczeńce kwitną wiosną, tutaj słońce śmieje się. Hej, Koplany, jakie cudne, gdzie jest taka druga wieś? Tu karczeńce kwitną wiosną, tutaj słońce śmieje się, błękit nad nami Od kiedy istnieje zespół Koplanianki? No już 20 lat śpiewamy i zatrzymać się nie możemy. Każda z nas lubi śpiewać, a nawet jak coś tam no, dolega, to niestety góra bierze pieśń i dlatego śpiewamy. I śpiewamy. I będziemy śpiewać, dopóki nam się ustarczy, prawda? I nie odczuwamy za mną. Zapominamy o wszystkich trudach i kłopotach. Skąd się wziął pomysł na zespół? To znaczy, brakowało nam takich przy różnego rodzaju spotkaniach, na przykład Dzień Kobiet czy inne. No, żeby to tak wszyscy razem znali tą pieśń i śpiewali. Każda umiała swoją wersję. No, w tej chwili potrafimy zaśpiewać na różnego rodzaju uroczystości. Aha, no to czyli spowodowało to. Czyli domyśla się, że czerpił Pani satysfakcję ze śpiewania w zespole? No, myślę, że tak. Myślę, że wszystkie Panie są radosne, zapominają o trudach i o chorobach. Wspomniałam. A w jakich krajach bądź miejscowościach koncertował zespół? To znaczy, jeśli chodzi o naszą Polskę, to powiedziałabym od morza do gór. No, zwiedzaliśmy różnego rodzaju miejscowości, no także, a nawet za granicą, w Białorusi, no na Litwie, no teraz w Niemczech, żeśmy byli w Brandenburgu. A teraz wybieramy się do Kopna, też na Litwę, i tam będziemy mieli koncert właśnie na 11 listopada, to jest Święto Niepodległości, tak będziemy świętować razem z Polakami. A czy istnieje gdzieś tutaj w województwie zespół o podobnym gatunku muzyki, ale stworzony przez młodsze pokolenie? To znaczy właśnie my te swoje pieśni nawet przekazaliśmy do
naszej szkoły podstawowej, ale to ona nazywa się nazwa jak Popiełuszki. Tak, przekazaliśmy, nas szkoła zaprosiła kilka osób, pojechała, pośpiewaliśmy tam sobie, no i przekazaliśmy trochę naszych piosenek, także dzieci śpiewają, a my cieszymy się, bo nasze, no, my się starzejemy, ale będzie wielka radość, jeśli ktoś odziedziczy, przejmie tą myśl i będę śpiewać i będą to naszą kulturę. A oni i tańczą. Ale my nie potrafimy już w tym wieku. Ale ten młody zespół tańczą. To wielka radość, że możemy, my chcemy podtrzymywać tą tradycję, jak nasze babcie śpiewały. Natomiast dzieci będą to, co my. No i także to będzie wspólne. Jaka jest Pani ulubiona piosenka wykonywana przez zespół? No wszystkie kocham, ale w zielonym galiku. To wszystkie panie radośnie śpiewają, cieszymy się wspólnie.